Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad. Ponownie jestem na tym samym polu, na którym byłem ostatnio. Drugą połówkę będę kończył dzisiaj. Ze mną jest kilka osób, jak i moje dzieciaki, ta moja córka. 8 lat, już sama kopie. A tutaj taki mój mały pomocnik. 3,5 roku. Przyjechał na wykopki ze mną. Znalazłem teraz pierwszy fancik dzisiaj, kawałeczek zapalnika, jakieś nawet numerki na nim widać tutaj, materiał mosiądz. Teraz znalazłem taki duży ołowiany czubek od jakiegoś większego kalibru, a tymczasem taką blaszkę jakąś znalazłem, nie wiem co to mogło być. Trafiłem teraz guziczek, jak widać uszko jest na tym guziczku, jest taki bardzo płaski. Zobaczymy czy coś widać na nim. Tak, jakieś kwadraciki. Zapewne jakiś cywilny guzik, ale dosyć ciekawy. A teraz trafiłem taką oto klamerkę. Mam kolejny fancik, tym razem wyszła jakaś blaszka. Nie wiem co to mogło być, tutaj jakby jakiś zawiasik. Jakieś zdobienia na tym są. No, ciekawe, co to mogło być. Bardzo przyjemnie jeździ się na polu, cieplutko. Wiaterek troszeczkę wieje, taki rześki. Tylko spacerować, bo te pola za kilka dni zostaną posiane i już chyba w przyszłym tygodniu będę musiał wrócić na łąneczki. Ale to nie jest kara, tam na łąkach też fajne fanty wychodzą. Teraz trafiłem taką oto łódeczkę od Mauserka, ale stan jej jest bardzo słaby, jak widać. Ledwo się trzyma. A taka ruina, ale też cieszy. Trafiłem jakiś guziczek. Jak widać uszko jest. O, orzełka widać. I to nawet w koronie, czyli polski guziczek. Możliwe, że druga RP. Taki maluszek. Proszę bardzo. A tutaj pomaga mi Majlusio. A od dłuższego czasu nie było fajnych sygnałów, aż do teraz. Znalazłem guziczek z takim wygiętym uszkiem. I co tu mamy? Coś znajomego. Tak, już wiem co to będzie. To będzie amerykański guzik. A teraz taką ułamaną blaszkę znalazłem. Teraz znalazłem kawałek łóżeczki mosiężnej. Trafiłem teraz obrączkę, ale niestety jest tylko mosiężna. Szkoda. Taki krążek. Znalazłem monetkę. Jak widzicie, jest bardzo zaklejona. Prawdopodobnie baratyneczka. Ale nie będę jej teraz szurował. Umyję ją w domu. I kawałeczek paseczka od Pickelhaube znalazłem. Widać dwa otwory. Trafiłem teraz pierwszą kuleczkę ze szrapnelka. Znalazłem teraz monetę. Ciekawe co to mogło być.
O. Stan bardzo słaby tej monety jest. Niestety. A szkoda. Taki zielony krążek. A teraz taką oto łuseczkę od Mosina wykopałem. A teraz znalazłem taki krzyżyk. Ciekawe, co to mogło być. Ta moja córka kopie. Znaczy kopie. Wyszukuje, ja wykopuję, bo za bardzo by się zmęczyła. Póki co same puszki znajduję. A Natalia znalazła coś takiego. Co to jest? A nie mam pojęcia. O. Tak wygląda. Nie wiem, jakaś krówka. Ale nie wiem, co to było. Dobra. Ale lepsze od śmieci. No, lepsze od śmieci, tak. Znalazłem monetkę. Tak mi się wydaje, że to będzie jedna, druga kopiejki. Ma taki charakterystyczny kształt. Widać na tej monecie. Tak, jedna, druga kopiejki. A teraz znaleźliśmy taką łuseczkę, wgniecioną troszeczkę. Proszę bardzo, nawet rozwalona jest. No. Coś jest. Dobra. No, dla ciebie, tak. O! Patrzcie, guziczek. O, fajne. Natalia guzik znalazła. Zobaczymy jaki. Uszko jest. Caraczek. Proszę bardzo. Pierwszy najlepszy. Masz pierwszy twój guzik. Kończymy dzisiejsze wykopki i jedziemy powolutku do domu, ale jeszcze musimy wstąpić w jedno miejsce. Jestem już w domu, a to są śmieci z tego wypadu. Za dużo tym razem ich nie było i zapraszam na podsumowanie. Zaczynamy podsumowanko. Jakaś militarka, czubek od jakiegoś takiego większego kalibru, łuska karabinowa, taki zapalnik HZ. Tutaj jak widzicie jest taki prawie cały zapalnik. Z takim właśnie czubeczkiem, który znalazłem. Jedziemy dalej. Jakaś klamerka, kawałek łyżki, kuleczka ze szrapnelka, kawałek paska od pikelchałby, mosiężna obrączka. Tutaj taka malutka zdobiona klamerka, nie wiem, czy o to było. Guziczki 4, chyba ten najfajniejszy polski, przedwojenny. Tutaj cywilny, amerykański guzik, carska Rosja, taki ołowiany krzyżyk. To możliwe, że konserwatora zabytków zainteresuje ten krzyżyk. I trzy monetki. Jedna, druga kopiejki. Monetka nieczytelna. I taka słabiutka boratynka. Ten wyjazd na wykopki był taki na spontanie. Oprócz wykopków, jak widzieliście, była wycieczka w celu zobaczenia krówek, które
Tam znajomy na takim ranczu pod Chorodłem sobie hoduje. Takie fajne te krówki były dla dzieciaków w szczególności. Dzień zaliczam do udanych. Troszeczkę kopania, trochę zabawy, trochę zwiedzania. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!